Siema, witam na kanale. Dzisiaj zrobimy taki krótki teścik pewnych rzeczy do przyklejania folii paroizolacyjnej do profili. Więc tak, wytestujemy dwa kleje w sprayu i dwie taśmy takie tradycyjne przyklejane. Jedna Blue Delfin, druga taka solida, najdroższa. No ta to jest coś koło 8 zł, ta kosztuje coś koło 25 zł, ale jest najmocniejsza, jaką znam. I tutaj jeden klej taki, tak go tutaj pokażę. Nie, to nagrywa się, nagrywa się. Tak on tutaj wygląda. Jest jeden taki i drugi taki. I tak, mam tu przygotowane takie cztery paski i zrobimy tak, na początek ten taki w żółtej puszce nałożymy tego, żeby podeschło. Drugi będzie ten. Czekam, niech on podeschnie, bo on tam musi około minuty podsychać, zanim można przyklejać folię. Trzecie sobie zrobimy z Blue Delfin i czwarte z tego solida. Znaczy, ja już tam dobrze wiem, że to jest najlepsza, jaka może być. Ona jest z taką siatką zbrojoną jeszcze od spodu. No ale chcę to pokazać na nagraniu. Z tymi tradycyjnymi taśmami dwustronnymi jest o tyle większy kłopot, że trzeba po prostu odrywać tą drugą warstwę, a tu wystarczy po prostu nałożyć. Dobra, przykleimy. Do solida, tutaj jest do tej z Blue Delfin. Dobra, tu można już przyklejać, to jest ta, co była w tej białej tubce. O. I tutaj mamy tą z żółtej tubki. No tu jest zaleta tych stubek. No to wiadomo, jest zaleta bardzo taka duża, że po prostu tempo pracy jest znacznie większe niż tymi tradycyjnymi. No dobra, porównajmy sobie. No, szału jak widać nie ma, nie wiem czemu. Czy trzymać się trzyma jako tako, nie? Jakbyśmy na przykład w miarę szybko płytowali, no to w miarę się trzyma. No ta porównywalnie, nie? W sensie, jak sobie wypsikamy takim tym klejem i montujemy od razu folię, no to ona się w miarę przez chwilę będzie trzymać. Nie wiem, jakby to wyglądało, jakby to zostawi na całą noc. No ale jak od razu płytujemy pokój, no to może być, nie? Także ta zaleta taka, że bardzo szybko się to robi, no to jest duża. To jest Blue Delfin. No. Można powiedzieć, że trzyma słabiej od tych sprayu. No i ta jest tego solida. No to jej bardzo mocno trzyma, naprawdę. No tutaj to się od folii nawet nie odkleja, tylko od profila się odkleja, no bo on tam jest trochę zabrudzony. Bardzo mocno trzyma. Także to godne polecenia, solid
Tylko, że ona jest droga, około 24-25 zł za sztukę, tu jest 25 metrów. Się pomyliłem, bo tu Piotruś inwestor był. Dzisiaj to mu mówiłem, że to jest 50 metrów, a tu jest 25 metrów na tej taśmie. Blue Delfin, no marka niby dobra, taśma generalnie do kosza, nie daje się to do niczego, najsłabsze. O, to się w ogóle nie trzyma. No i te są, no też nie są jakieś specjalnie mocne. Ale no zalety mają taką, że bardzo szybko się je, że tak powiem, nakłada, nie? No, w stosunku do tych tradycyjnych taśm. Dobra, niebawem będzie filmik z testowania, kupię taką pacę, paca wenecka, bardzo gruba, bardzo sztywna, wydaje mi się, że będzie świetna do spoinowania, do nakładania tych taśm narożnikowych, różnych taśm łączeniowych, wydaje mi się, że będzie genialna, jeśli chodzi o spoinowanie. Ale to w następnym odcinku. Dobra, tyle na dzisiaj. Na razie.